Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. W najbliższych dniach odpoczniemy trochę od upałów, ale nadal będzie ciepło, jak na tą porę roku. Wszystko za sprawą wyżów, które kształtują pogodę nad Polską i nad przeważającą częścią Europy. Nadal napływa do nas bardzo ciepła masa powietrza. Dziś wieczorem w regionach północno-wschodnich oraz południowych mogą pojawić się niewielkie zachmurzenia. Na pozostałym obszarze bezchmurne niebo. To będzie nadal ciepło. Noc. Na zachodzie 17-18 stopni, trochę chłodniej na wschodzie od 12 do 14 stopni Celsjusza. Nad ranem na północnym wschodzie oraz lokalnie w centrum mogą tworzyć się silne zamglenia. W ciągu dnia na ogół pogodnie i słonecznie, nadal wysokie temperatury, 23-25 stopni na północnym wschodzie, do 27-29 na pozostałym obszarze. Po południu w regionach północno-wschodnich zachmurzenie małe. A w naszym regionie dziś wieczorem niewiele chmur na niebie, w ciągu nocy bezchmurne niebo i wysokie temperatury od 15 do 17 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia po ustaniu porannych mgieł bezchmurne niebo, dużo słońca, no i nadal wysokie temperatury 27-28 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie się wahać i w południe wyniesie 1011 hektopaskali. W środę o poranku bezchmurne niebo. Po południu na niebie mogą pojawić się pojedyncze obłoki. Ciepło, ale bez upałów. W czwartek podobnie. Słonecznie i nadal ciepło. Trochę chłodniejsza noc, 11-12 stopni Celsjusza. W piątek poranek pogodny, w ciągu dnia zachmurzy się, ale nie będzie padać. Termometry wieczorem pokażą 11-12 stopni Celsjusza. Astronomiczne lato powoli dobiega końca, ale przyznają Państwo, że to całkiem przyjemne zakończenie. Ja kończę spotkanie z Państwem, ale na kolejne zapraszam po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.